15 kwietnia wspominamy błogosławionego Cezarego Bus, prezbitera. Cezary Bus urodził się w Cavaillo we Francji w roku 1544. Pochodził z rodziny włoskiej, która przed 100 laty osiedliła się we Francji. Jako młodzieniec poszedł w ślady starszego brata, kapitana gwardii króla Karola IX i wstąpił do wojska. Prowadził życie światowe, jak jego towarzysze. Zapadł jednak na ciężką chorobę. To doświadczenie zbliżyło go do Boga. Zaczął myśleć poważnie o życiu i jego celu. Opatrzność pomogła mu w tym również przez prostych, a szlachetnych i głęboko religijnych ludzi. Należeli do nich krawiec Ludwik Guyot, który został potem zakrystianinem katedry, oraz cicha, oddana dobroczynności niewiasta, Antonina Reveliat. Ta ostatnia była analfabetką, dlatego prosiła często Busa, by czytał jej żywoty świętych. W miarę rozczytywania się w nich, Bus odkrył nowy świat. Reszty dokonał jego spowiednik. Dzięki nim Bus rozpoczął studia teologiczne i został kapłanem. Było to w roku 1582. Cezary miał wtedy 42 lata. Gorliwy kapłan przekonał się na sobie, że główną przyczyną obojętności religijnej wśród wielu katolików jest ignorancja religijna, posunięta zbyt często do religijnego analfabetyzmu. Postanowił więc oddać się cały na służbę nauczaniu prawd wiary, zarówno dzieci, jak i młodzieży i starszych. Za zezwoleniem biskupów Aix i Avignonu chodził od wioski do wioski, przemierzał ulice miast, uczył z ambony i podczas długich godzin spowiadania. Z czasem przyłączyli się do niego współpracownicy. Założył z nich nową rodzinę zakonną pod nazwą kapłanów nauki chrześcijańskiej. Zwano ich powszechnie doktrynariuszami. Niestety Cezary przeżył bolesny rozłam w tej nowej rodzinie. Jego towarzysz, Romilion, nie był za składaniem ślubów, chciał, by była to wspólnota bardziej luźna. Przyciągnął na swoją stronę pewną liczbę zakonników. W ten sposób powstały dwa odłamy. Powstało równocześnie zgromadzenie sióstr dla nauczania prawd wiary kobiet i dziewcząt. Przybrały nazwę Sióstr Nauki Chrześcijańskiej. Instytut ten istnieje do dziś. Cezary zmarł w opinii świętości 15 kwietnia 1607 roku, w wieku 63 lat. W Awinionie znajduje się jego grób. Dnia 27 kwietnia 1975 roku papież Paweł VI ogłosił uroczyście go błogosławionym. W uroczystości wziął udział episkopat Francji, przedstawiciele rządu, przełożeni wyżsi zakonu i dalsi krewni sługi Bożego. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Cezarego na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał, i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam